To Riot Gaming zmienił w Talii. Po pierwsze, jej E ma troszkę inny kształt. Po drugie, teraz każdy, kto zaszuje przez jej E, dostanie jeszcze stuna oprócz obrażeń. Kolejną zmianą jest to, że jeżeli rzucicie E, które teraz zniknie, to ona nie zadaje już obrażeń podczas znikania. Q ma trochę większy zasięg i jest trochę większy. Kolejną zmianą jest to, że Q znowu zadaje AOE obrażenia. No i wasze kółko już troszkę inaczej działa, no to Q już nie kosztuje 1 manę, tylko 20. I teraz jak rzucicie, to jeszcze to Q zeslowuje, a kółko, które mieliście na ziemi, zniknie. No i też ten jeden kamień, który rzucicie, bije więcej obrażeń. No i ostatnia zmiana na RC. Rzucając R-kę, biniecie trochę szybciej, no i też dalej możecie zeskoczyć, jak Adam Małysz. No i to wszystko. Talia wydaje się mega mocna.